Chętnych, by przespacerować się szlakiem cieszyńskich magnolii, nie brakowało. Nie odstraszyła także kapryśna kwietniowa aura. Uczestnicy niedzielnego spaceru najpierw mieli okazję zobaczyć te wyjątkowe rośliny w deszczu, a później w słońcu. Spacer tradycyjnie rozpoczął się na placu kościelnym, a zakończył w Parku Pokoju. O magnoliach opowiadał Stanisław Kawecki, sekretarz miasta Cieszyna. Z kolei o ciekawostkach na temat miejsc, w których rosną, mówiła Irena French, dyrektorka Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Skąd się wzięły na świecie, albo kiedy dominowały? No bo skoro dzisiaj mamy tych gatunków zaledwie około 125, a na przykład storczyków mamy 40 tysięcy gatunków, albo roślin kwiatowych z rodziny astrowate, czyli mlecze, habry, astry, mamy około 2,5 tysiąca gatunków, a tu tylko tych 125, to dlaczego tak jest? Otóż no, to relikty, magnolie to relikty dawnych czasów. Okres kredy, czyli koniec mezozoiku, to moment, kiedy przez miliony lat magnolie królowały na Ziemi. To był też czas, kiedy kontynenty wędrowały po globie, tak można powiedzieć. Ale żeby to trochę może uprościć, no to też czas dinozaurów, tak sobie to powiedzmy. Czyli na niebie pterodaktyle, ichtiozaury pod wodą i całe te gady łażące po lądzie. To wówczas właśnie lasy, te duże obszary takich zadrzewień stanowiły lasy magnoliowe z domieszką sagowców, z domieszką miłożębów, a także niektórych roślin iglastych, drzew iglastych, głównie na przykład sosen bursztynonośnych, dzięki którym dzisiaj mamy bursztyn, ale też na przykład araucarii. Czyli można sobie wyobrazić klimat takiego lasu. Jeszcze powiem, że kreda to jest okres, kiedy było ciepło na globie. Temperatura praktycznie nawet na biegunach nie spadała poniżej zera. Był to wilgotny klimat. No to możecie sobie Państwo wyobrazić mniej więcej, jak to wyglądało. I to wtedy właśnie ta grupa roślin wyparła te wcześniejsze rośliny, które tworzyły lasy, a mianowicie głównie tak zwane drzewiaste paprocie. No ale co później? No później po schyłku kredy, kiedy zaczął się już kolejny okres, era kenozoiczna, następuje gwałtowny rozwój tak flory, jak i fauny, w tym właśnie roślin naczyniowych, tych kwiatowych, tych okrytozalążkowych tworzą, ewolucja idzie pełną parą. Klimat też się zmienia, oczywiście on fluktuuje w całym tym w wielu milionach lat, a finalnie zlodowacenia doprowadzają do tego, że większość gatunków magnolii po prostu znika z globu. Pozostają tylko na pewnych wybranych fragmentach i ta redukcja gatunków nastąpiła dość gwałtownie. Także kreda, czyli mniej więcej 65 milionów lat temu i wstecz do 125, to ten okres, kiedy magnolie królowały, jeśli chodzi o ich naturalne stanowiska. Szlak cieszyńskich magnolii to 10 wyjątkowych miejsc, ale w Cieszynie te drzewa i krzewy można spotkać w wielu ogrodach i parkach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.